Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. Świadczenie 300+ to jednorazowa kwota w wysokości 300 zł na ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub policealnej. Dobry Start to program, w którym świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku orzeczenia niepełnosprawności do ukończenia 24 lat. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz dla studentów. Co ważne, wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek odpowiednio 20 czy 24 lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym. Pierwsze wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca. Mogą być one składane tylko i wyłącznie elektronicznie, a rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Poprzez aplikację mZUS, profil na platformie usług elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Wnioski o 300 zł dla ucznia będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną i jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Samo złożenie wniosku nie jest skomplikowane. Należy zwrócić uwagę, aby bezbłędnie wypisać wymagane dane takie jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.